Jak usłyszeć Boga? Dlaczego ważna jest cisza? E, cisza to coś mniejszego niż milczenie. Ważniejsze jest milczenie, milczenie naszego serca, które będzie trwało nieustannie w obecności Boga. E, Bóg nieustannie chce do nas mówić. Pytanie, jak go usłyszeć? E, myślę, że należy skorzystać z tego, co Bóg nam dał, stwarzając nas. Mamy jedno usta i dwoje uszu. Co oznacza, że powinniśmy w czasie modlitwy zachować tę proporcję: mniej mówić, a więcej słuchać, a wtedy nauczymy się, jak go usłyszeć, ponieważ Bóg nieustannie do nas mówi. Mówi pośrednio przez wydarzenia, przez znaki czasu, przez swoje słowo, przez przykazania, które nam dał, ale mówi też bezpośrednio, przez takie wewnętrzne poruszenia, przez natchnienia, przez różne wizje. Przez słowa, które w nas bezpośrednio wkłada w nasze serca. Żeby go usłyszeć, trzeba zamilknąć, czyli trzeba przestać nieustannie do niego mówić. W większości przypadków jesteśmy nauczeni, że modlitwa to odmówienie modlitwy, czyli mówimy, 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 po czym mówimy Amen, no i już nie ma czasu, aby Bóg nam w jakikolwiek sposób odpowiedział. Myślę, że pierwszą wskazówką jest to, abyśmy po prostu przestali mówić. A zaczęli go słuchać, użyli naszej naturalnej proporcji ilości uszu i ust. Myślę, że ważne jest też to, że słuchając Boga, wchodząc w ciszę, wchodząc w milczenie, na początku może nie do końca wiemy, co ze sobą zrobić, ale kiedy się odważymy, przełamiemy się i przestaniemy zagadywać Boga. Wówczas zobaczymy, że rzeczywiście to, co do nas przychodzi, jest Jego przekazem, jest Jego głosem delikatnym, takim bardzo wewnętrznym, bardzo słodkim, ale takim, które wydaje dobre owoce, takim głosem, który nas prowadzi, który nas umacnia, który też nas posyła do innych osób. Oczywiście nie chodzi tylko o nas, chodzi o budowanie całego kościoła. To Bóg widzi więcej, to On wie. Gdzie chce nas użyć, do czego nas przygotowuje, w jaką stronę nas prowadzi i co chce przez nas zrobić, i to, że go słuchamy, to, że trwamy w ciszy, to, że trwamy w milczeniu, pozwala nam odpowiedzieć na to powołanie, do którego on nas wzywa.